Opowieść ta powstała w internetach w okolicach 2006 roku. Praktycznie wszystko pochodzi z tego, co gracze widzieli i zamieścili w internecie. Postarałem się zebrać wszystkie ich opowieści w całość. Grand Theft Auto San Andreas jest grą bardzo obszerną. Pełno w niej easter eggów oraz różnych nawiązań do znanych filmów czy innych gier. Ta historia jest jednak inna. Prawdopodobnie miała nadawać grze elementów tajemniczości i skłaniać do zastanowienia. W niektórych miejscach w grze, praktycznie w każdej mieścinie wzorowanej na Dzikim Zachodzie, można spotkać przechodnia ubranego w czarny płaszcz i kapelusz. To właśnie za tą postacią ma kryć się historia seryjnego mordercy. Kwestie tego NPC to The Aliens Are Coming, Can't Let Them Take Me Again, You Can't Steal My Mind, Green Blood Abomination, It's The Voices. Tłumaczenie. Nadchodzą kosmici. Nie możecie zabrać mi mojego umysłu. Zielonoskóre paskudztwo. To głosy. Najczęściej postać ta jest widziana za kierownicą Bobcata w Fort Carson o każdej porze dnia. Gracze wierzą, że mieszka on gdzieś w Tierra Robada. Jednak co ta postać takiego zrobiła, że uważa się za zabójcę? Niedaleko Area 69 jest miejsce, nieoznakowane na mapie, z kraterem w ziemi, a w środku niego znajduje się 6 worków z ciałami. Zaraz obok niego stoi samochód. Zgadliście. To Bobcat. A to była jego pierwsza zbrodnia. Gracze często opowiadają, że Mr. Hat, bo tak jest przez nich potocznie nazywany, czasami zaczyna strzelać do losowych przechodniów z shotguna. Co jeszcze daje nam poszlaki do twierdzenia, że jest zabójcą? W godzinach od 20 do 5 rano bardzo często można znaleźć go kręcącego się w okolicach domów przy Tierra Robada. A przy jednym z nich można zobaczyć zaparkowanego Bobcata. Teraz, jeżeli będziecie mieli okazję zagrać w tą część GTA, miejcie na uwadze Mr. Hat i okolice Tierra Robada, a może odkryjecie mroczną historię 6 dział.